Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brotato. Moi drodzy, dzisiaj myślałem, żeby znowu pójść okrąglutkim, szczerze powiedziawszy. Wiem, że mamy mnóstwo postaci do wyboru, do koloru, jak tylko sobie chcemy. Jeszcze nagrywam ten odcinek tuż praktycznie po poprzednim, od razu powiem. Bo czuję się wkręcony, czuję, że może chciałbym jeszcze bardziej pograć. Chociaż może byśmy spróbowali kimś innym. Minus 50 zasięgu, minus 50 obrażeń dystansowych. Zaczynasz z jedną pięścią. Plus 50% prędkości i ataku przy broni typu bez broni. Bez broni? Okej, broń typu bez broni. To może być w sumie ciekawe. Dobra, wiecie co? Pójdziemy w takim razie awanturnikiem. Mamy dłoń, mamy pięść. Obrażenia 8, obrażenia 1. Trafienia krytyczne 1,5, 1,5, czas odnowienia 0,47. Dłoń ma większy odrzut 30, odrzut 50. Dłoń ma niby większy zasięg, ale kurde, to ma znacznie większe obrażenia i szybszy czas odnowienia. Nie no, weźmiemy pięść. A możemy w ogóle sobie wybierać nieskończony tryb w ogóle. Co ciekawe, te dłonie jak śmiesznie wyglądają, przyznam szczerze. Te dłonie trochę śmiesznie wyglądają, przyznam szczerze. Witam ich. Widzę, że z drzewa dostajemy też trochę tych punktów. Okej, to będzie ważne. Obrażeń dystansowych w takim razie nie potrzebujemy, bo obrażenia dystansowe, twoje ataki dystansowe zadają o 50 punktów obrażeń mniej. I zasięg mamy strasznie mały. Maksymalny zasięg twojej broni jest zmniejszony o 50. Zasięg, myślę, że nie będziemy chcieli go zwiększać w takim wypadku. Zbieranie moglibyśmy tylko zwiększyć. Ale zbieranie to jest w porządku, widzę. Prędkość ataku możemy sobie też jeszcze ewentualnie zwiększyć. Mamy dłoń, nie chcę dłoni. Mamy pochodnie. Mamy dynamit, plus 15 obrażeń od wybuchów. Nie jestem pewien, czy mamy wybuchowe, może dłonie raczej, chyba nie. 3% szans na unik. Podczas ostatniej fali zadano 50 punktów obrażeń tą bronią, okej. Obrażenie od żołów, 2 obrony w walce wręcz, minus 2 zbieranie. W sensie tak, weźmy, bo to kosztuje naprawdę mało. Czy chcę brać pochodnie, prymitywne żywioł? Plus 3 maksymalne punkty życia. Bo to w sumie walka wręcz jest, obrona w walce wręcz, obrażenia dystansowe tutaj nie będą na to wpływały. W sumie, więc... Ale no zasięg mamy strasznie słaby. Zasięg mamy strasznie słaby. Nie, nie będę brał. Weźmy za to sobie obrażenie od wybuchów i po prostu pójdziemy dalej. Okej, odbijamy, widzę, ich trochę. Dłoń przynajmniej odbija ich trochę. Okej, dłoń całkiem fajnie się spisuje, muszę chyba jednak przyznać. Bo odbija ich i możemy sobie teoretycznie stać tak naprawdę w miejscu wtedy. O, mamy skrzynkę, cudownie. Okej. Przerażona kiszka. Ataki mają 25% szans na zadanie punktów obrażeń od płomieni. Okej, weźmiemy jak najbardziej. Weźmiemy odruchy. Weźmiemy kupon. Mamy bliznę. Okej, przedmiot. Plus 20 zdobywanych pedeków, minus 8 zasięg. Zasięg nam nie robi różnicy i zablokujemy oczywiście 5, bo 5 będziemy potrzebować. Jaki wkurzony jest chłopina. Okej, widziałem, że zadaliśmy obrażenie od płomieni. To mnie cieszy nawet. Chcę zobaczyć, czy jak sobie postoimy chwilkę, to będzie w porządku, czy nie. Okej, my możemy nawet ich odbijać falami. Nie musimy nie odbijamy ich tylko pojedynczej osoby. Okej, to już tym bardziej jest całkiem spoko. To myślę, że dłoń jednak będę chciał w miarę zostawić sobie tutaj. Dobra, mamy drugi awans. Cudownie. Palce, obrona w walce wręcz, zasięg, wysesanego życia. Myślę, że weźmiemy szansę na trafienie krytyczne, no i plus 8 obrażeń. Dobra, od razu bierzemy pięść, inżynierii nie potrzebujemy. Inżynieria, opaska na oczy, plus 5% szans na trafienie krytyczne, plus 5% szans na unik, zasięg minus 15. Maksymalny zasięg twojej broni jest zmniejszony o 58. Efekt jest o połowę mniejszy w przypadku broni do walki wręcz. Mniejszy zasięg oznacza krótszy czas odnawiania broni do walki wręcz. Więc w sumie tak naprawdę to my chcemy iść w jeszcze mniejszy zasięg tutaj. Więc kurde,
jak najbardziej to chcemy. Gorzej tylko właśnie z tymi tutaj takimi przeciwnikami. Bo dzięki temu zobaczcie, jak szybko jeszcze napierdzielamy ich w sumie. Dobra, cholera jasna. Okej, dobra, mamy drzewko, chcę od razu do tego drzewka podejść, żebyśmy mieli te HP-ki jednak. Trochę tylko mało zadajemy w sumie im obrażeń, muszę przyznać. Dobra. Drzewo, na arenie pojawia się więcej drzew. Jak najbardziej. Zasięgu nie zwiększamy, broń Boże. Szansa na unik, obrażenia dystansowe, szansa na trafienie krytyczne. Bierę tę opaskę, bierę dłoń, bo mamy. Moglibyśmy sobie połączyć sobie coś powoli. Łagodny obcy. 5% wrogów. Właśnie, no od czego są wrogów? Tutaj statystyka. To chyba po prostu plus 5% więcej wrogów. Ale myślę, że nie będziemy brali tym razem obcego. Bo chyba to nie jest aż tak worth it. Trafienie wrogów zmniejsza ich prędkość o 10%, max 30%, minus 3 do szybkości. Szczerze, weźmiemy brzydkiego zęba. Bo to w miarę spoko będzie nam tutaj pasowało do tego. Do tego, jak właśnie będziemy odbijać tak naprawdę. Więc to może być całkiem imo worth it. Okej, tylko mało bijemy niestety, trochę mało bijemy. Moglibyśmy mocniej ich trochę niestety uderzać. Okej, ale na razie jest całkiem spoko, muszę przyznać. Na razie jest całkiem spoko. Gorzej właśnie sobie radzimy na tych, którzy są dystansowi. Jak zresztą to widać. Mamy kolejne drzewko, więc sobie weźmiemy. Dobra. Przedramiona obrony w walce wręcz, plus 1 obrażenie od żywiołów, plus 10 szczęście, plus 12 obrażeń. Jak najbardziej bierzemy. Kieszonkowa fabryka, plus 2 inżynieria, po zabiciu drzewa pojawia się wieżyczka. Okej. Mamy różdżkę, mamy ten. Dobra, wiecie co, weźmiemy i sobie przerzucę. Mamy klucz, narzędzie. Plus 10 szczęścia, minus 2% obrażeń. Mamy prymitywne, precyzyjne, nie chcemy nic z tego. Okej, mamy tutaj tych szarżujących teraz na nas. Więc to jest troszeczkę gorzej. HP-ków w sumie mamy tak trochę mało, przyznam szczerze, jako postać. Okej, mamy wieżyczkę faktycznie. Mamy faktycznie tutaj wieżyczkę teraz, tam. Więc w sumie dobrze będzie rozwalać właśnie drzewka i sobie tutaj napierdzielać od razu w coś. To, że mamy teraz tutaj to, to jest całkiem spoko opcja dla nas. Czy gdzieś tu jest jeszcze może jakieś drzewko? Kurczę, by się... O, jest! Chociaż przydałoby mi się trochę hapeczków. I myślę, że będzie już wtedy fajnie w porządku. Tu mamy coś nowego, okej. Ale niestety nie udało mi się do tego dotrzeć. Plus 5 prędkości ataku. Prędkość ataku mamy całkiem niską, weźmiemy. No i weźmy szczęście, co nam szkodzi. Plus 20 zasięg, broń Boże. Obrażenie od żywiołów. Nic mnie nie interesuje, stąd mamy kupon, więc bierzemy. Plus 3 odrzutu, okej, jak najbardziej. Na następne zebranie po jego... Zasięg to nam niestety tylko zwiększy, ale nie chcemy zwiększać. Tutaj też jest zasięg większy, a nie chcemy. Okulary przeciwsłoneczne, plus 10% szans na trafienie krytyczne. Okej. 25% szans na zadanie dwóch punktów obrażeń osobom wrogom przy podnoszeniu materiałów. Wsparcie to jest. Plus 5 zbieranie. Okej, nożyce ogrodowe. Wiecie co, wezmę to słoniątko. Zablokowaliśmy okulary, idziemy dalej. Okej, sobie postoimy tutaj chwilkę. Na razie to przychodzą, widzę, ci tutaj tacy słabsi, ale dobra, już niestety się pojawili ci gorsi, więc niestety trzeba pouciekać troszeczkę, kapeczkę. Okej, trochę się w nich wpierdzieliłem sam z siebie, tak, ale cóż poradzić. Dobra, mamy wieżyczkę tam. Szkoda, że to drzewko się nie spawnuje trochę bardziej na środku, ale cóż. No fajnie by było mieć wieżyczkę tuż obok siebie, tak naprawdę. Kurde mol, jest trochę ciężko, jest trochę ciężko. Bij to drzewo! Okej, zobaczcie, jesteśmy nie na dystans i jest trochę gorzej.
Jest trochę gorzej. Zobaczcie, ile mamy HP. Wysysanie życia weźmiemy tym razem, myślę, moi drodzy. Cyberkula była spoko, czekulary weźmiemy. Spowalnia pobliskich wrogów jak najbardziej. Obrażenia dystansowe, obrażenia od żywiołów nie, zasięg też nie. Dobra, idziemy. Na szczęście startujemy z full HP. Okej, tylko gorzej z tymi przeciwnikami jest trochę, bo oni są strasznie tacy szarżujący na nas. Może być to ciężkie trochę dla nas, żeby ich tutaj ciukać. Bardziej mi... Ale podoba mi się to, że jest właśnie takie variety. Że... O, szlak. Kurde, powiem szczerze, że to jest nawet trudna postać. To jest nawet trudna postać. Myślę, że popróbujemy sobie dalej jakby iść nią tak samo. Ale myślę, że to jest trudniejsza postać od tej poprzedniej. I głupio się wpierdzieliłem w tamtego, okej. Mamy awansik, cudownie. Dobra, fala ukończona. Na unik, obrażenia dystansowe, szybkości, nie. Biorę serce. Mamy 5, super, obrażenia w walce wręcz, obrażenia dystansowe. Minus 1% obrażeń. Weźmiemy to, zablokujemy jeżdża, wymienimy. Mamy 5, bierzemy. Dłoń. Myślę, że bardziej chcę w pięści iść. Chociaż weźmiemy i to w sumie. Ważne, że jedno i drugie. Chociaż nie, to ma wsparcie jeszcze, okej. Okej, to dłonie bardziej się trochę opłacają, bo dłonie mają jeszcze tutaj dla nas wsparcie, bo pięść jest czysto po prostu luźna. Okej, to jest różnica w takim wypadku wtedy. Wydaje mi się, że teraz możemy stać tak naprawdę w miejscu. Bo w miarę wolno się tutaj do nas będą poruszyć. My masz 5 tych pięści. Ja sobie w międzyczasie przedmucham nos. Och. Dostaliśmy unik jeszcze przy okazji. Okej. Weźmy tutaj sobie, przerzućmy się. Mamy ten przedmiocik. Cudnie. Trująca maść. Obrażenia od żywiołów, szansa na unik. Weźmiemy. Obrażenia, wysysane życie. Przydałoby się nam, myślę, życie, bo mamy naprawdę, chociaż mamy regenerację punktów życia. Nie, weźmiemy regenerację. Dłoń, rana głowy, obrażenia, zasięg. Okej, super. Rana głowy jest naprawdę nam przydatna. I tak będzie, myślę, w porządku. Bo rana głowy nam zmniejsza ten zasięg jednak, a to znaczy, że szybciej atakujemy. Bardzo fajne, że to jest bardzo logiczne w jakiś sposób. I w miarę człowiek bardzo szybko idzie mu to zapamiętać. Dobra, proszę, ja was bardzo, proszę bardzo. Przekąsiłem sobie tamto, mimo że nie musiałem. Zniszczmy to drzewo, póki tutaj jest. Dostaniemy sobie przynajmniej więcej z tego wszystkiego, okej. Walka ukończona, regenerację sobie weźmiemy. No i weźmy zbieranie większe. Szansa na unik, zbieranie, obrona w walce wręcz, obrażenia dystansowe, dobra. Bierę dłoń, bierę jeża, wymieniamy, bierę kupon. Co tu mamy? Mamy wąż. Połonięcie przenosi się na dodatkowego bliskiego wroga. Minus 8 zasięg, blizna jak najbardziej, bierzemy. Wąż brzmi dobrze, znaczy, przepraszam, wąż. Wąż brzmi dobrze. Płonięcie przenosi się na dodatkowego pobliskiego wroga. Minus maksymalny punkt życia. W sensie na razie nie mamy obrażeń. A nie, mamy obrażenia od żywiołów. Przepraszam bardzo, mamy obrażenia od żywiołów. Tylko teraz pytanie, jakie to są obrażenia? Otóż są zwiększone o 2 punkty. No albo dobra, nie blokuję. Nie blokuję tego węża. Do widzenia panu. A ty mendo, ty. Fajnie, że jest widać, kiedy oni atakują. To jest o tyle chociaż dobre. Jedzmy sobie, jedzmy. To z tą wieżyczką i drzewami mi się podobało. Myślę, że chciałbym coś takiego. A jakbyśmy mieli ogród plus tamto, to to mogłoby być całkiem dobre połączenie w sumie. Byśmy mogli mieć i atak, i jakby wieżyczki cały czas przy sobie. I jakby leczenie i wieżyczki, kurde, to by mogło być naprawdę dobre połączenie. Maksymalne punkty życia sobie weźmy. Dziwny duch, plus 3 max punkty życia, rozpocznij kolejną falę z jednym
Nie rozumiem. Kolejną falę. W sensie, że ta fala, którą teraz będę miał, mam rozpocząć ją z jednym punktem życia tylko? Na regenerację mamy trochę niską. Nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł. Weźmiemy 5, weźmiemy bliznę. Dobra, nie, trzeba sprawdzać, trzeba sprawdzać. Faktycznie mamy, kurwa, jeden punkt życia. Przepraszam. Przepraszam za przekleństwo. Dobra, to ja muszę spierdzielać. Całe szczęście się leczymy. Więc powinno być w miarę okej, ale trzeba uważać w takim wypadku. Okej, mam drzewko, jest okej. Dobra, będzie, myślę, git. Tylko mam nadzieję, że to nie będzie się cały czas tak wyglądało. Okej, mamy drzewko. Unik nam zadziałał tam, okej. Dobra, będzie w porządku. Całkiem ciekawe. Za 3 jednak punkty. Zabij drzewo, 50, okej. Zabijaliśmy drzewa. Proszę, bardzo, fala ukończona. Inżynieria, obrona, walce, obrażenia weźmiemy. Bez broni wsparcie, bierzemy. O, mamy 5-2. Bierzemy dłoń, proszę bardzo. 5, tutaj mamy 3 już. Zastrzyk, 7 obrażeń, minus 2 max punkty życia. Mech. Grzyb, regeneracja punktów życia, minus 2 szczęście. Jak to minus 2 szczęście? Dobra, ale mamy jeżyka. Regeneracja punktów życia nam tu spada przez jeża. Nowe obrażenia w walce wręcz na mnie wpadają. Dobra, weźmiemy to, grzyba sobie zachowamy. Przerzućmy sobie może przedmiot. Jeden punkt życia odzyskanych dzięki przedmiotom jednorazowym. Mech, ale okej. Wymienimy sobie od razu. Mamy... O, pięknie, pięknie. To odblokuję sobie tutaj, żeby jednak nam się coś przelosowało. Pięknie. Mamy w takim razie, będziemy mieli rozwinięte bronie. Okej, ci jak na nas szarżują, to nie jest tak źle. Dobra, jest źle jednak, trzeba uważać. Trochę jednak bardziej. Myślałem, że będzie troszkę lepiej z tym. Ale jednak nie jest tak pięknie, jak myślałem, że będzie. O, super, mamy skrzynkę. Dostaliśmy jeszcze chapeczki. Taką falę tych podstawowych zabijamy na raz, z tego co widzę, i to mnie bardzo cieszy w sumie. Okej, pięknie, pięknie. W tych podstawowych trzeba się najbardziej tutaj wbijać. Okej, krzywe usta, plus 5 maksymalnych punktów życia, minus 1 regeneracji. Regeneracji mamy 2, więc i tak jest dobrze. To będzie mi przynajmniej większe HP-ki. Szansa na unik, trafienia krytyczne. Obrażenia. Kozia czaszka, obrażeń w walce wręcz, minus 2% szans na trafienie krytyczne. A ile mamy szans? 7. Mimo to, co jest obrażeń w walce wręcz, obrażenia w walce wręcz 3. Twoje takie przy walce wręcz zadają 4 punkty dodatkowych obrażeń. Okej, weźmiemy. Bierę to, wszystko. Bierę jeżyka. Mamy 5, blokujemy grzybka. Luneta jest nam niepotrzebna, szczęście. Po zabiciu wrogów masz 2% mniej szans na znalezienie przedmiotów lub przedmiotów jednorazowych. Mniejsza też klasa rzadkości przedmiotów w sklepie i ulepszenia poziomu. Spoko, jakby, no da radę to przeżyć. Dobra, idziemy dalej. Jak on dziwnie wygląda, Boże Święty. Przyznam, że bardzo mi się podoba na razie Brotato. Na razie mi się bardzo podoba Brotato, bo jest naprawdę wciągające. Te rozgrywki są szybkie, są wartkie, mimo tego, że tutaj masz tyle statystyk. I mi się to podoba właśnie, bo to jakby jest trochę lepsze podejście niż Vampire Survivors. Bo Vampire Survivors dłuży się na samym starcie. Jeśli sobie jakoś nie radzisz dobrze, to jakby początek, jakby w ogóle cały game, cała gierka wtedy jest taka wolniejsza jakby. Mam wrażenie, że Brotato sobie lepiej poradziło z tym wszystkim tutaj. Przynajmniej na razie. Nie wiem, jak jest faktycznie, ale tutaj musimy A, dobra. No tak, fale się kończą. Ostry pocisk. Pociski przeszywają dodatkowe cele. Nie, to trzeba przetworzyć, bo nie mamy w ogóle. Muszę w ogóle zwrócić uwagę,
Właśnie, obrażenia w walce wręcz, to mieliśmy to. To nam pokazuje, co jest mniej więcej dobre. Jakie mamy ikonki. Moment, chcę zobaczyć, gdzie mamy właśnie te palce. Szansa na trafienie krytyczne, okej, tutaj mamy. Tak jest to zaznaczone. Szkoda, że to w sumie jest zaznaczone takimi ikonkami, a nie takimi. Nie wiem skąd ta decyzja, ale okej. Myślę, że możemy pójść w regenerację, chociaż maksymalne punkty życia... Nie, maksymalne punkty życia, o Jezu. Zasięg, obrażenie dystansowe, pancerz, nie, to będzie git. Blizna, cudownie. Pięść od razu bierzemy, ulepszy nam się. Grzyb możemy też wziąć, wymienimy tutaj wszystko, mamy torbę, więc... możemy wziąć szaleństwo, 6% szans na trafienia krytyczne, minus 3 obrażeń. Pięść oczywiście znowu bierzemy, mamy fajnie ulepszone. Obrażenie mamy 3, a zwiększy nam się trafienie krytyczne. W sumie spoko opcja. W sumie spoko opcja to jest. Dobra, panom mówimy do widzenia tutaj. Walną mnie skubany niestety. Troszeczkę. Okej, tu się musimy trzymać tak trochę z dala od tych wszystkich przeciwników niestety. Co jest z deka gorsze dla nas tutaj. Bierzemy sobie hapeki. Kolejne hapeki. Pancerz na obrażenie jakby te, na obrażenie dystansowe by nam się przydał. Jakiś. Myślę, że to by mogło być dobre dla nas jednak tutaj. Dobra, mamy awansik, cudownie, cieszy mnie to bardzo. Dobra, jest git, fala 8 skończona. Zbieranie regeneracji, regeneracji bierzemy. Sztandar, plus 20 zasięg, no to już mi się to nie podoba. 10 prędkości ataku, minus 2 wysysanego życia. Szczęście nam się zwiększy, więc w sumie możemy wziąć. I tutaj weźmiemy maksymalne hapeki. Tworzy wieżyczkę laserową. Tworzy wieżyczkę, która strzela pociskami przeszywającymi, zadającymi 20 punktów obrażeń. Blokujemy. Robot Cyklop jeszcze bardziej blokujemy. Czarny pas zdobywanych doświadczeń, obrona rażeń w walce. Wręcz minus 8 szczęście. Szczęście sobie teraz zwiększyliśmy, więc to jest całkiem spoko opcja. Od przeszywania nie więcej niż obrażenia bazowe. Okej, idźmy dalej. Dobra, pięknie, ładnie, zgrabnie. Do widzenia tutaj państwu. Pobili mnie, nieładnie. Dobra, mam tutaj hapeczki, bierzemy. Pięknie, ładnie sobie radzimy tutaj. Jest na razie całkiem spoko, jest na razie całkiem spoko z tego co tu widzę. Ło matko święta, ile my tutaj dostaliśmy owoca, jedzonka. Ile tu tego? Boże święty, jak pełno jedzenia mamy tutaj. Dobra, przejdźmy się w tę stronę. Przejdźmy się tutaj, bo to mamy tego sporo dla nas. Okej, okay, na razie chodzę i w sumie się jakoś nie wiadomo jak nie przejmuję. Kurczę, to jest ciekawe. Obrażenia. Szansa na... chociaż max HP może... Nie, weźmy obrażenia. Dobra, bierzemy tak. To. A co ty, nie mogę wziąć pięści? Nie mogę połączyć tego na przykład? Połącz, okej. Okay. Aha, w taki sposób to wygląda, dobra. Teraz mamy normalną pięść. I czy te pięści mogę też połączyć? Nie jestem pewien, ale zobaczymy. Dobra, wymieńmy. Rękawica bokserska jak najbardziej. Szansa na trafienie tutaj też krytyczne nam się zmniejszy, co prawda, ale będzie git. Dłoń 3, cudownie. No i więcej nas nie stać, więc lecimy dalej. Jest i wieżyczka laserowa, o której była mowa wcześniej. Okej, zostańmy sobie tutaj w tym miejscu. Dobra, pięknie, ładnie, zgrabnie na razie. Wieżyczka nam to ładnie pomaga.
Radzimy sobie całkiem w porządku, chociaż jestem zagłoniony trochę do rogu. Chcę przejść się, pozobaczyć, czy mam gdzieś tutaj drzewko. Tak, no wszelki. Ale widzę, że nie mamy, okej. Widzę, że nie mamy drzewka niestety, więc lecimy po prostu sobie dalej dookoła. O, mamy tutaj za to hapeki w tym miejscu, okej. Okay. O, i mamy drzewko, okej, okay. Cudownie. Zabij 5000 wrogów. Też mamy zaliczone, no do tych wrogów trochę tutaj jest, to się nie dziwię. Żabka, plus zbieranie, minus 5% szans na unik. Unik jaki mamy? Możemy wziąć. Wysysanego życia, obrażeń w walce wręcz sobie weźmy. Szybkość, maksymalne punkty życia, weźmy zbieranie tym razem. Mamy mięśniak, plus 3 obrażenia w walce wręcz, plus 5 bosko. A, no tak. Weźmy to. Okej. Połączmy te dwie, weźmy tę dłoń. Super, i to jest na poziomie 4. Ciekaw jestem, czy są jeszcze dalsze jakieś poziomy. Wymieńmy tutaj, zobaczmy co mamy. Mamy torby, to sobie weźmiemy. Cyberkula też jest przydatna. Szczęście, obrażenie od żywiołów też będzie w miarę spoko. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, na razie całkiem spoko, bo sobie tak naprawdę stoimy w miejscu i to wszystko, ta łatajstwa nam tutaj chce przychodzić do nas. Dobra, ale coś nas jednak tutaj uderza, czasami. Dobra, ale jest i tak całkiem spoko. Na pewno jesteśmy chyba dalej niż byliśmy wcześniej. Wydaje mi się, więc i tak całkiem spoko. Dobra, z HP-kami stoimy całkiem dobrze. Staliśmy przed chwilą, jednak jest troszkę gorzej teraz. Okej, tutaj tych zasięgowców trzeba zdejmować. Okej. Mamy skrzynkę kolejną, okej, mamy już dwie skrzynki. Tutaj się przejdziemy, bo mamy jedzonko i zaraz się kończy falka nam. Okej, pazurowiec. Obrażenia w walce wręcz, szansa na trafienie krytyczne, okej. Mamy kupon, cudownie. Obrażeń wysysanego życia. Okej, bierzemy to. I teraz tak, obrażeń na trafienia. Szaleństwo jest całkiem spoko też, bo zwiększa nam minus 3 obrażeń. Obrażenia mamy spoko. Dobra, ale bierzemy tak, bierzemy to, to, to i to. Wymieniamy sobie. 5 na kolejnym poziomie, superancko. Mężczyzną, która strzela. Okej, jak najbardziej. Kosy nie potrzebujemy. Wyjmijmy sobie, zobaczmy, czy coś jest ciekawego. Opaska na oczy. Cudownie, mamy ogród. Umieszczę na mapie ogród. Maszyna do recyklingu. Przetwarzanie przedmiotów zapewnia ci o 35% sztuk materiałów więcej. Okej. Jest to w miarę git, chociaż przetwarzać nie przetwarzam tego tak często. Czy zastrzyk byśmy chcieli? Co jest spoko tak naprawdę w tej grze? Niby główną naszą walutą są te zielone coiny całe, ale trochę tak to też tak naprawdę nasze statystyki są jakby walutą też jakby, bo niektóre przedmioty jak bierzemy, to one tak naprawdę nam dodają pewnych rzeczy. Więc to jest ciekawe. Maksymalnych punktów obrażeń, a nie, minus maksymalnych punktów życia, ale plus 7 obrażeń. A obrażeń mamy 50, chociaż nie będę tego blokował, to nie jest aż na tyle takie dobre, żebyśmy musieli to blokować, myślę. Okej, ci całkiem szybko się tutaj do nas poruszają. Okej, bierzemy tutaj to. Dobra, bierzemy tutaj tak, chodźmy gdzieś dalej. Fajnie, że mamy te wieżyczki, które nas tutaj leczy. Okej, okay, dobra. Tych latających dużych nie lubię bardzo, muszę przyznać, ale cóż, co poradzić. Dobra, tutaj tak, tutaj to, zgarnięte hapeki, żyćko jest. Trochę mnie tutaj tylko biją, niestety skubańcy, więc chodźmy trochę bardziej po granicy. Wyjątkowo, ale zaraz się skończy. Dobra, skończyła się falka, jest ok. Torba, jak najbardziej bierzemy.
Regenerację punktów życia sobie weźmy. Biorę opaskę, biorę to. Wymieniamy. Oczy obcego. Co 3 sekundy strzela oczami obcych. 6, które zadają po 50 punktów obrażeń. Po zabiciu drzewa pojawia się wieżyczka. O kurde. To jest właśnie to kombo, o którym teraz mówiłem. Bierzemy. Bierzemy. To chcę zobaczyć też, jak będą działać te oczy. 10% szans na trafienie to krytyczne, a ile mamy pancerzu? Pancerz mamy 0. To myślę, że okularów przeciwsłonecznych nie będziemy brali. Okej, mamy ogród. Aha, ale ogród działa w ten sposób, że nam daje tylko te HP-ki, ale to nam nie daje drzewa. O kurczę, szkoda. Czyli to jednak nie będzie taki kombo, o którym myślałem. Niestety. Dobra, mamy wieżyczkę zespawnowaną w każdym wypadku. Dobra, mamy sobie owocka. Do widzenia panom. Gdyby nie to, że mamy tutaj tych, którzy latają, tak, to byśmy mieli całkiem spoko. What Jesus. Te duże teraz już zaczęły nam przychodzić, już opancerzone. Niefajnie, niefajnie. Okej, w ogrodzie dostaliśmy trochę HP-ków. A, już widzę, co tamten ma skubany. Okej, dobra, już widzę, co tamten skubaniec ma. Warto będzie nam się tutaj poruszać, myślę, trochę, bo jak będziemy sobie te drzewka niszczyć, to przy okazji będą nam się przynajmniej spawnowały te przedmioty. Pazurowiec był dobry. Mały mięśniak oczywiście. Tyler! Czy to jest Olexa z kolei? To jest chyba Olexa. Kurczę, podoba mi się, jak bardzo twórcy tutaj lubią, no, jakby twórców na YouTubie. Tworzymy małego gościa, który powoli wystrzeliwuje wokół siebie błyskawice pociski, a każdy z nich zadaje 12 punktów obrażeń. Jak najbardziej. Ciasto. Spoko. Szczęście, szybkość. Proszę się o 3% wolniej. Okej, czyli mamy wolniejsze poruszanie się. To przydałoby się coś z tym zrobić. Trafienie krytyczne. Prędkość ataku weźmiemy. Traktor. Przedmiot. Plus 40 zbieranie, minus 8% obrażeń. A zbieranie na co nam jeszcze wpływało? Na to. Trujący napój. Prędkości ataku, szans na trafienie krytyczne. 15% zasięg, minus... Ale zasięg nam zwiększa, to nie chcemy. Bierzemy to, bierzemy to. Czy chcemy traktor brać? Minus 8 obrażeń. Weźmy w sumie, zobaczymy, jak działa. Ognisko. Obrażeń od żywiołów, regeneracja punktów życia, minus 2 szybkości. Język obcego, zasięg podnoszenia. O to mi bardziej chodzi. Okej, to jest spoko. Minus 2 szybkości. Przydałoby się coś potem, co by nas zwiększało. Prędkość ataku, a obrażenia. Obrażenia mamy 47, a prędkość ataku mamy 10. Prędkość ataku mam tylko 10? Kurczę, ja mam wrażenie, że cały czas tak naprawdę zwiększam tę prędkość ataku. Dobra, zablokujmy sobie wędrującego robota. Bo to będzie spoko, jak nam będzie spowalniał tutaj. Regeneracja punktów życia, obrażeń od żywiołów. Nie, to chyba nie jest aż tak bardzo worth it. Dobra. Mamy ogródek tutaj. Są faktycznie, strzela oczyma. Aha, i tutaj nam latają teraz te mniejsze dziadostwa. Jest i Tyler. Okej, tak faktycznie działa tak tutaj jego wieżyczka. Okej. Dobra, mamy drzewko, więc jak najbardziej bierzemy tutaj z tego drzewka to, bo chcemy, żeby nam spawnowało. Trzeba drzewka rozwalać. Drzewka trzeba rozwalać, bo będą przy okazji nam spawnować te wieżyczki, a to jest dobry patent dla nas. To jest jednak bardzo dobry patent dla nas tutaj wtedy. Dobra, proszę bardzo, proszę ja was bardzo. Tutaj te duże, mam wrażenie, że coś nam tutaj spawnują cały czas. Nie dam sobie głowy tylko uciąć co, ale wydaje mi się, że nie są zbyt dobre tutaj dla nas. Dobra, mamy hapeczki. Pięknie, osiągnij poziom 20. Mamy 20 poziom postaci, super. Zdobywane 4 PD plus 40, ale minus 2 wysysanego życia. W sumie i tak nie wysysamy życia. 0% szans na przeważenie ci jednego... Czy jeśli będę miał to na minusie... Nie, nic nam to nie robi. Czyli minus na wysysanie życia nic nam nie robi. Max życia sobie zwiększmy. Dłoń mamy na super poziomie, więc jak najbardziej bierzemy. Burżuazję zdobądź jednocześnie 3
Trzy pewnie ten, żeby tutaj aż tak było. Ok. Kupujemy ciebie. Wymieńmy sobie. Bierzemy znowu jego. Bug. Obrażeń od żywiołów, obrażeń w walce wręcz. Ok. Generator unikalny. Procent obrażeń plus 1 za każdy posiadany na stałe. Procent szybkości, czyli minus 3. Ok, to się tutaj nie zda za dobrze. Minus 5% obrażeń. Ok. Budowniczy posiada jednocześnie 5 wieżyczek. Ok. Spoko. Bardzo spoko. Ok. Ok, to, że mają zmniejszoną prędkość, jest chyba całkiem spoko. Proszę ja was bardzo, tutaj jeszcze kolejna wieżyczka dla nas. Ok, proszę ja was bardzo, tutaj pobijmy was wszystkich, koledzy. Ok, Wonderbot tutaj mi się przydał bardzo. Ok, wydaje mi się, że jest całkiem w porządku dzięki niemu. Dobra. Całkiem sporo tylko tego tałataństwa nam tutaj lata. A jeszcze więcej ich zima. Okej. Potrzebuję hapeków, Daj mi hapeki. Nie! No nie! No nie! Dobra, przyznam, że to jest trudne. Ale to jest tak cholernie wkręcające. To jest naprawdę fajne. Mamy kolejny... Udało nam się naprawdę wysoko zajść z tymi brońmi, co mnie ciekawi. Co nam zadało najwięcej obrażeń? Dłonie, jak widzicie, zadają znacznie mniej obrażeń. Pięści są mocniejsze. Ta pięść tutaj nam zadała bardzo dużo obrażeń. Ale co mnie to nie dziwi. Zobaczmy, porównujmy sobie te. 226, 1450, to zależnie od tego, jak stoimy. Ale tutaj zobaczcie, zadano 1361, czyli praktycznie o połowę... Chociaż tutaj ta akurat mniej, ale to mieliśmy chyba wcześniej. Mamy odkrywcę, mamy głośnego, praktykanta i króla. Cholera, to króla pewnie od burżuazji dostaliśmy. Jest ciekawie. Wracamy do menu i chcę zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Osiągnij poziom do 20, stąd mamy praktykanta. Tak, tutaj króla mamy za to, drwala mamy za zabić drzewa 50. Okej. Okay. I mamy głośnego tutaj z tego. Za zabicie tych przeciwników. Jeszcze trochę ich sobie pozabijamy. Mamy farciarza. A, no tutaj nie. Ciebie mieliśmy wcześniej. Okej. Okay. Jest fajnie. Jest, przyznam, fajnie. Tak więc, moi drodzy. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jak wam się podobał tutaj awanturnik. Czy jesteście zaciekawieni, jak będą wyglądały następne postacie? Myślę, że w następnym etapie zagramy sobie pokręconym. Bo wydaje mi się, że to może być całkiem też spoko. Plus to zasięg przy broni typu precyzyjna. Plus 25% prędkości ataku, zaczynasz z jednym nożem. Minus 30% szans na unik, plus minus 10% inżynieria i minus 10% obrażenia dystansowe. Czyli pokręconym raczej byśmy właśnie szli w noże, w sumie tak jak szliśmy na samym początku okrąglutkim. Ale okrąglutki jest najbardziej takim bohaterem, przy którym nie mamy jakby konkretnych rzeczy, w które fajnie jest iść. Mamy strzelca, maga, grubaska, farciarza. Jezus Maria, tutaj będzie tego naprawdę dużo. I sobie jeszcze na pewno sobie będziemy się z tym bawić. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania, żebyście... do lajkowania, ponieważ wasze łapki w górę zwiększają zasięgi nam, youtuberom, więc za każdą łapkę będę wam niezmiernie wdzięczny. I jeśli tego jeszcze nie robicie, zapraszam was również do subskrybowania mojego kanału, żebyście mogli być na bieżąco z taką właśnie serią jak Brotato, ale i nie tylko. Staram się na kanale ogrywać głównie gry indie, ale różnego rodzaju horrorki też się pojawiają. Innego typu materiały jak na przykład Next Please, gdzie pokazuję wersje demo gier, które się w najbliższym czasie będą ukazywały, też się na przykład co jakiś czas pojawiają, albo jeszcze inne materiały też są. Więc mam nadzieję, że w jakiś sposób zachęcę was tutaj i zostaniecie z nami tutaj na dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!